Z nami Mariusz Kołodziej, promotor, współpromotor jutrzejszej gali. Przede wszystkim spytam najpierw o Mariusza Wacha. Rywal, może nie pierwsza półka, ale na pewno trzeba będzie uważać, bo będzie groźny facet. No, na pewno rywal jest bardzo silnym zawodnikiem i odpornym na tego typu, na ciosy, na tego typu zawodników jak Mariusz. Także naprawdę trzeba będzie uważać całą walkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie czuję mi się dziś cele Mariusza Wacha i pana wspólnie dziś sięgają pewnie wyżej niż Bengalu Kun, prawda? Tutaj w Polsce będzie kłopot, żeby robić już takie bardzo wysokie walki. Chyba należy się spodziewać, oczywiście ja jako kibic chciałbym Mariusza Wacha oglądać w Polsce, ale nie czuję mi się, zaraz trzeba będzie Mariusza chyba pokazać w Stanach. Nie, to jest prawdopodobnie ostatnia walka jego tutaj. Zaraz po krótkim urlopie Mariusz przylatuje z Piotrem do Stanów, gdzie będą przygotowywać się do następnego pojedynku, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec czerwca. Zrobimy to razem z moim partnerem w Mohegan Sun w Connecticut. Następnie, jeżeli są pewne rzeczy już w trakcie rozmów, jeżeli wszystko się poukłada tak jak trzeba, będziemy mieli naprawdę kogoś bardzo konkretnego już pod koniec lata, praktycznie koniec września, początek października. Czyli rozumiem, że ta następna walka to oczywiście też jakiś poziom zachowany, ale docelowo jesień, tak? Tak, to po prostu Mariusz ma bardzo dużą przerwę w uprawianiu sportu, ponad 2 lata, także no musi po prostu odrobić to w jakiś sposób. Nie ma sensu stawiać, rzucać go od razu na głęboką wodę. Musi tak samo psychicznie, jak i fizycznie dostosować się do tego, co będzie robił w przyszłości i jest to powiązane ze specjalnymi treningami, które będzie odbywał u nas w Stanach, jak również tutaj z Piotrkiem w Polsce. To prawdopodobnie było bardziej rozdmuchane niż rzeczywiście był problem, ale rozumiem, że to wszystko, ta ścieżka wojenna już zakopana absolutnie jest, tak? Pomiędzy Piotrem Wilczewskim a Jamesem Alibashirem i już nie będzie jakichś takich niedopowiedzeń na drugi raz? Nie, tutaj w ogóle to zostało jakoś rozdmuchane w niewłaściwy sposób. Po prostu dwóch facetów, którzy nie mówią tym samym językiem. Ani Bashir nie rozmawia po polsku, ani Piotrek po angielsku, także pewnego rodzaju wymiana zdań. Nie zrozumieli się do końca. Naprawili do następnego dnia, usiedli z tłumaczem, wytłumaczyli sobie wszystkie swoje żale, które mieli. No i są przyjaciółmi, pracowali razem resztę tego camp, który się odbywał i ja mam nadzieję, że tego, że wszystko będzie ok, jak wrócą. Czyli te uśmiechy tam do zdjęcia to nie były takie sztuczne uśmiechy, tylko dziś panowie tak jak facet facetem usiedli tak i sobie wyjaśnili wszystko. To są dwie różne szkoły. Basir jest ze Stanów, a Piotrek jest z Polski. Po prostu inna mentalność, inne doświadczenia i brak zrozumienia, dlatego że tak jak mówię, nie mówili tym samym językiem. Ale to nie były sztuczne uśmiechy. Pracowali przez następne 2 tygodnie do końca kempu, rozumieli się, podzielili się swoimi obowiązkami. Piotrek zajmował się jedną rzeczą, a Basir zajmował się obserwacją Mariusza i po prostu poprawą pewnych typów taktycznych zagadnień jego treningu. Pójdźmy dalej tropem pana zawodników. Kamil Łaszczyk, trochę zwolniła tego kariera, oczywiście tutaj trzeba brać, rozumiem, to zniecierpliwienie kibiców, prawdopodobnie pana też, Kamila pewnie też, no ale te badania tak różnie wychodziły, czy teraz to już też powoli zostało wszystko uregulowane? No, Kamil zajął się sobą, po prostu odwiedził kilka razy lekarzy, zaczął dbać o swoją dietę, o swoje zdrowie, no i wszystko dochodzi do tego, do normy. Najbliższy pojedynek chłopcy odbędą w Miami 26 marca, czyli praktycznie za 2 tygodnie, a potem planujemy następną walkę pod koniec kwietnia i jeżeli chodzi o Kamila, jeżeli sprawdzi się w tych następnych 2 walkach, będzie na odpowiednim poziomie, na jesień planujemy współpromotorem, czyli z panem Leonem Margulesem, walkę o Mistrzostwo Świata. Przy czym powtarzam, nie będzie to walka w dywizji WBO, może to być w różnych innych po prostu federacjach. Wiadomo, że Patryka Szymańskiego z racji wieku, doświadczenia nie można porównywać do takich ludzi jak Wach, tak, Adamek. I on jeszcze tak naprawdę nikogo poważnego tak z tej pierwszej półki nie pokonał. Natomiast to jest taki mój prywatny, cichy faworyt do tego, żeby kiedyś w przyszłości sięgnąć po te większe sukcesy, bo znam go, wiem, że jest ambitny, czasami aż upierdliwy, bym powiedział brzydko w tej ambicji, ale ma też facet papiery na boks i jest wciąż bardzo młody. Tak, Patryk poszedł swoją własną szkołą, czyli chce po prostu jak najwięcej zdobyć doświadczenia. Jest bardzo specyficznym zawodnikiem, naprawdę jestem bardziej ostrożny z nim, aniżeli z każdym innym zawodnikiem, dlatego że ciągle rozwija się fizycznie.
A jego psychika jest gotowa do wielkich pojedynków. Fizycznie jeszcze potrzebuje troszeczkę pracy. Doświadczenie, które nabywa trenując i sparując na Florydzie, jest praktycznie niezastąpione, dlatego że jego sparing partnerami są przede wszystkim zawodnicy z Ameryki Południowej, głównie Kubańczycy, czyli najlepsza szkoła boksu, jaka istniała kiedykolwiek. A podobnie jak i trener, Chico Rivas jest specyficznym trenerem i zajmuje się indywidualnie Patrykiem. Także z ostatnich doniesień, które miałem przed wyjazdem, no, rozwija się wspaniale. I jednocześnie, tak jak mówię, dwie następne walki pokażą, na jakim jest poziomie. Jeżeli wszystko będzie tak, jak było zaplanowane z jego karierą, coś na jesieni będziemy myśleli o jakichś poważniejszych występach, o jakimś, przede wszystkim jakimś rankingu dla niego. Patryk ma tych sparring partnerów, tak jak pan mówi, naprawdę solidnych. Tam był też Smith, Randall Bailey, tak, tam się fajne nazwiska przetaczały, ale sam Patryk mówi, że już powoli tak coś, są kłopoty z tymi sparringami, bo chłopcy już tak nie są, nie są tak chętni do sparingu. A nie chcą, no było dwóch czy trzech pretendentów do mistrzostwa świata, którzy sparowali z nimi, po prostu byli zaskoczeni, co Patryk robi w ringu. Wydaje się jako taki niepozorny chłopak, który jest bardzo miły, uśmiechnięty i tak dalej. Tak, dziecięca buźka. W momencie, jak Patryk wchodzi do ringu, no to jest drugi Mike Tyson. Także naprawdę jego kariera będzie się rozwijała troszeczkę inaczej. Jest chłopak, który ma straszne ambicje, a za tymi ambicjami idą tak samo możliwości i umiejętności, które, tak jak mówię, jeżeli je poprawi i nabędzie ich więcej, na pewno będziemy mieli z niego, na pewno będziemy mieli mistrza świata. Sam pan przed chwilą powiedział, że z Patrykiem nie chce pan się aż tak śpieszyć. Natomiast Patryk mi opowiadał o tych sparingach i mówi, że no przynajmniej wyrównane były sparingi z tymi pretendentami, prawda? Więc to on teoretycznie jest gotowy do tych wielkich walk. Tylko chyba też trzeba uważać, prawda? W takich przypadkach, żeby nie przeszacować trochę. Trzeba na pewno uważać. To nie chodzi o to, żeby wystawić zawodnika, żeby raz udało mu się wygrać i został tym mistrzem na dwa tygodnie, tylko dopracować zawodnika do tego punktu, żeby po prostu jeżeli wygra z danym mistrzem i uplasuje się na danej pozycji, będzie w stanie tą pozycję utrzymywać. Także chłopak jest bardzo młody. Jemu naprawdę, jeżeli chcemy mu stworzyć karierę, która będzie długo trwała, wydaje mi się, że powinien jeszcze bardziej przyłożyć się do treningów, jeszcze więcej nauczyć się od swoich sparring partnerów, od ludzi, którzy się obracają dookoła niego. I na pewno, jeżeli doprowadzimy do tego, że zawalczy o konkretne trofea, będzie w stanie je utrzymać przez dłuższy czas. Wracając jeszcze na chwilę do Mariusza Wacha, znowu pan czuje gdzieś tam w brzuchu te motylki i te lekkie podniecenie, kiedy prowadził pan Mariusza z walki na walkę do potyczki z Władimirem Kliczko, to czy już nie ma takiego entuzjazmu jak jeszcze kilka lat temu? To znaczy entuzjazm zawsze będzie, adrenalina będzie przed każdym pojedynkiem. Teraz mam troszeczkę więcej wiedzy, jak to zrobić i na pewno ta droga będzie dużo łatwiejsza i praktycznie dużo szybsza. Wszystko zależy na koniec dnia od Mariusza, w jaki sposób przyłoży się do treningu, w jakiej kondycji będzie, jak będzie po prostu postępował na co dzień jako sportowiec. Jeżeli on da 100%, ja jestem w stanie dać 200%, doprowadzić do tego, co zrobiliśmy już wcześniej. Mam wrażenie, że teraz ta sytuacja w wadze ciężkiej się tak układa, że amerykańska telewizja też chce bardziej pokazywać tą wagę ciężką. Ludzie są żądni, tak? Chcą oglądać tą wagę ciężką. Powiem szczerze, że nawet bardziej Kliczko idzie w odstawkę, a bardziej chcą oglądać chłopaków z pozycji 3-4-5, którzy stoczą równorzędną walkę. I tutaj trzeba przyznać, że Kliczko zdominował absolutnie rynek, ale poza Kliczką wydaje mi się, że Mariusz jest absolutnie w stanie pokonać każdego. Przyglądałem się ci zawodnicy, tak czy jak Welder, czy niektórzy inni byli u mnie w gymie, sparowali, oglądałem ich. Naprawdę, tu nie ma dla Mariusza większych problemów, żeby ich pokonać. Jest dużo rozgłosu zrobione wokół tamtych zawodników, mieli swoje kariery uformowane w ten sposób, że łatwo wygrywali, czy nokautowali, czy byli w stanie po prostu dojść do tej pozycji, w której są, ale na dzień dzisiejszy Mariusz może wystąpić z każdym z tych zawodników i ma równorzędne szanse wygrania. A Władimir Kliczko, będzie pan dążył do tego rewanżu, czy bardziej ten pas w WBC będzie was interesował? Bo Wilder, no wiadomo, to jest połowę Kliczki wartości tak naprawdę, pomimo tego szumu medialnego. Zobaczymy, jak się to poukłada, dlatego że tak jak wcześniej, waga ciężka jest teraz w oczekiwaniu na jakieś wielkie zmiany. Zobaczymy, co najbliższe praktycznie 3 miesiące pokażą, w którą stronę to idzie. Jest paru zawodników, o których myślimy. Jest David Price, jest Heveliusz, który wraca, jest ewentualnie Fury na koniec roku.
Co będzie, zobaczymy, ale to następne 3 miesiące dopiero pokażą. Jakoś nie wierzę Fury'ego, żeby on chciał tą walkę brać, bo Fury jest mistrzem w gadaniu i w autopromocji, ale na pewno jest dobrym bokserem, bo ja nie mówię, że Mariusz bez rozpędu to wygrał, ale ja mam wrażenie, że on ten swój wizerunek trochę buduje tak jak Wilder. Tak. Tak dobierają sobie też przeciwników, ale jeżeli zostanie postawiony przed faktem dokonany pod ścianą, niestety będzie musiał coś zrobić. Zobaczymy. Pomaga pan polskiemu boksu cały czas ta szkoła w Tarnowie, tak? Następny ośrodek Global Boxing się rozwija. Rozgląda się pan jeszcze gdzieś za Polakami, którzy, bo wiadomo, ten boks olimpijski w Polsce no, jest na samym poziomie, ale dwóch chłopaków bardzo wyskoczyło. Gdzieś czasami pan myśli, żeby może takiego Jakubowskiego, Jabłońskiego wziąć i spróbować jeszcze raz od początku? Wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak przy okazji, jak rozmawiam na ten temat, chciałem zaprosić na otwarcie klubu, nowego klubu, który otwieramy w Tarnowie. Będzie 14 w poniedziałek, nadchodzący poniedziałek. Zobaczymy, tego rodzaju kluby będą w stanie na pewno stworzyć jakieś warunki, konkretne warunki dla młodzieży do tego, żeby się rozwijała i postaramy się wyłowić te diamenty, które są. Dziękuję bardzo. Dziękuję.